Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Elden Ring. No i w dzisiejszym materiale przejdziemy na zupełnie nową zimową krainę, czyli tak zwaną uświęconą śnieżną dolinę. No jak sami widzicie, jest to dosyć niebezpieczna lokacja. Charakteryzuje się ona naprawdę bardzo niewielką widocznością. W sumie, no mieliśmy wcześniej tą zimową krainę, powiedzmy, usadzoną trochę wyżej. Ona była taka, powiedzmy, bardziej bezpieczna. Natomiast ta, która chyba znajduje się trochę niżej, no jak sami widzicie, mamy jednak do czynienia z bardzo małą widocznością, jednak ciężko się jakkolwiek w tym miejscu w ogóle zorientować. Ja ogólnie poza odcinkiem już mniej więcej wykonałem taką pierwszą eksplorację, więc mniej więcej wiem, na czym to wszystko polega. No i postaram się wam to jakkolwiek przedstawić. Więc od razu na samym wyjściu macie właśnie takiego pojedynczego save'a, czyli tą uświęconą śnieżną dolinę. No i teraz najlepiej, no ogólnie nie będziecie mieli tej całej mapy, tak na samym wstępie, to poza odcinkiem wszystko odblokowałem. Mapy można znaleźć mniej więcej jakoś chyba w tym miejscu, jeżeli mi pamięć nie myli. Gdzieś jakoś w tym miejscu się znajdowała. W każdym razie, jak nie będziecie mieli tej mapy, to będzie łatwiej widoczne, będzie taki specjalny znak. Więc bez wątpienia na tym warto się na samym początku skupić. No i ogólnie właśnie bez przerwy iść tą główną ścieżką. To nam powinno właśnie rozwiązać tą całą sytuację. Czy właśnie o tędy, powiedzmy. Więc z tego co pamiętam, mieliśmy do czynienia z takimi pojedynczymi, mało przyjemnymi wrogami na właśnie jakichś wilkach. No i właśnie jest choć jednego z nich. Czyli mamy walkę z takim, powiedzmy, to nawet nie jest mini-boss. To jest po prostu jeden zwyczajny przeciwnik z tej całej krainy. Co tylko pokazuje, jak właśnie ciężkie jest właśnie to całe miejsce. Więc postaram się jakkolwiek z jednym takim zwyciężyć. Tak w ramach testu. Natomiast jak będę ich widział trochę później, to już raczej będę to wszystko pomijał. O! Jeszcze jakiś skill magiczny, którego w sumie nawet nie kojarzę. No zaraz powinniśmy już go zwalić z tego konia. No i w sumie sprawa została załatwiona, okej. Mamy walkę z pojedynczym przeciwnikiem załatwioną. No i zobaczmy, co mamy jeszcze jakoś nieopodal. Może jeszcze mi ominęły jakieś interesujące przedmioty. I chyba rzeczywiście. Albo i nie. Są takie, powiedzmy, pojedyncze światełka, ale to nam dużo nie daje. Chociaż chyba mamy do czynienia z jakimś pojedynczym cmentarzyskiem. Zazwyczaj w takich lokacjach można znaleźć jakieś darmowe dusze i rzeczywiście. Więc może zejdźmy z konia właśnie na chwilę. No i zobaczmy, co to w ogóle będzie warte. Takie ogromne drzewo z tego, co można zaobserwować. Problem w tej lokacji jest taki, że mamy właśnie słabą widoczność, no i można czasami wpaść w takie nieprzyjemne, ogromne urwiska. Więc trzeba pod tym względem ewidentnie uważać. No chyba idziemy mniej więcej w dobrą lokację. No i osobiście już to wszystko wcześniej zwiedzałem, ale myślę, że i tak warto to przedstawić. Właśnie, a to jest dosyć niebezpieczne miejsce, teraz będą takie ogromne dusze, dosłownie przerażające, się pojawiały i znikały, więc trzeba zwracać na to uwagę. Jeszcze tam strzają do nas z daleka. No w sumie chyba zbliżamy się do terenu, tam gdzie właśnie ta cała mapa się znajduje, rzeczywiście. Czyli to, co mamy teraz na wprost, to jest właśnie tak, nie wiem, ogromny grób, no i zazwyczaj w tym miejscu jest ta cała mapa. No i dokładnie to jest właśnie w tej oto lokacji, możecie sobie mniej więcej to obmierzyć. Jeszcze wcześniej warto tego save'a odblokować, mamy dno uświęconej śnieżnej krainy, czy tam doliny. Ono również znajduje się dosłownie nieopodal, a ten natomiast... Nie, czasami mamy takie tajemnicze światełka, ale w sumie nie gwarantują one niczego spektakularnego. No i proszę bardzo, mamy tego całego save'a, żeby odpocząć. No więc dobra, chyba jednak skupię się, powiedzmy, na tych pierwszych katakumbach, które znajdują się w sumie nieopodal tego pierwszego wejścia, a mianowicie tędy, katakumby uświęconej śnieżnej dolinie. Wydaje mi się, że to raczej nie powinno być na takim super wysokim poziomie trudności. Chociaż z tego, co zdążyłem zauważyć, no poziom trudności znaczący jednak
się zwiększył od kiedy w to miejsce przybyliśmy. Chyba do tej pory największy skok, muszę przyznać. Byłem wcześniej w tej poprzedniej zimowej krainie i w sumie nie było to aż takie super ciężkie. Dobra, więc gdzieś jakoś tędy mamy właśnie te pierwsze katakumby, ale... A to jest jednak trochę wcześniej. No jak sami widzicie, widoczność jest super ograniczona, więc trzeba dosłownie przytulać ten cały... To całe urwisko i zaraz może dotrzemy na miejsce. Pamiętam, że ciężko było tam jakkolwiek dotrwać, więc zaraz... No w szczególności za pierwszym razem, bo ja teraz akurat to już zobaczyłem. Trochę wcześniej poza odcinkiem. No tak, możecie mniej więcej zauważyć właśnie w takiej wnęce, jak znajdziecie tą całą mapę. No i tym oto sposobem mamy katakumby w uświęconej śnieżnej dolinie. Więc od razu tu się zasejwujmy, weźmy sobie nowe leczenia. No i zobaczymy, na czym teraz to będzie polegało. Więc od razu weźmy nasz wspaniałe światło, no i pytanie, na czym będzie ta miejscówka w ogóle polegała. Piętro niżej niby mamy jakąś wodę, ale jestem prawie pewien, że to jest pewna śmierć. Nawet nie będę z tym jakoś więcej próbował. O kurde, patrzcie, ten wróg nawet pojedynczy ma zdrowia. 1200. To jednak całkiem duże ilości i od razu mamy kolejne pułapki, jasna sprawa. Tym razem te zimowe. Więc trzeba będzie odpowiednio skrócić. Z tego co widzę tam na lewo jeszcze mogę jakkolwiek jeszcze podejść, więc patrzcie na to. No i właśnie, kolejny wróg niebezpieczny. I teraz mamy takich na 4 uderzenia, jak sobie możecie zaobserwować. No w każdym razie, co dalej zrobić? Tutaj mamy save'a z kolei, jasna sprawa. Zanim przejdziemy dalej, może jeszcze warto by było to jakkolwiek odblokować. Spróbujmy, jeżeli teraz uderzyłbym właśnie w ten cały posążek, zawsze można też wejść od góry na to wszystko. Więc patrzcie na ten wspaniały skrót. I tym oto sposobem mamy jeszcze jednego wroga i inny przedmiot. Dobra. I tym oto sposobem mamy jakieś kule. I chyba nic więcej. Raczej od razu sobie zeskoczmy. Mamy jeszcze tego wroga. No i tak, ten korytarz w zasadzie został opanowany, więcej nie widzę, więc chodźmy od razu dalej. Cel jest oczywiście jasny, mamy znaleźć tą całą dźwignię. Od razu widać kolejną pułapkę. A nie, to jest jakoś piętro wyżej. Jeszcze strzela albo i nie. Tędy również się znajdowała. Od razu słychać innych wrogów, tym razem jakichś magicznych. O rany! Z tym mamy jeszcze do czynienia, dajcie spokój. Może ten wróg jakkolwiek by wpadł właśnie w tą pułapkę. Nie wiem, czy to jest jakkolwiek możliwe. Rzeczywiście, koleś mocno obrywa. Czyli można odpowiednio manipulować chodzeniem tego przeciwnika i... W zasadzie nie będę musiał w ogóle z nim walczyć. Patrzcie na to, jak koleś dostaje łatwo. Jest jednak ciekawe podejście. Zawsze jeszcze można skorzystać z jakiejś magii czasami. Wow, co się w ogóle wydarzyło w tym miejscu? Chwila, moment. A patrzcie, jest zdrowie, ma ten cały przeciwnik. To jest jednak dosyć ryzykowna walka. Tak, myślę, że wykorzystanie tego pilaru będzie w tym miejscu dosłownie kluczowe. On może bardzo dużo od tego oberwać i naprawdę, ci wrogowie mają 100 razy więcej HP niż do tej pory. To jest jednak ciężka sprawa. Wow, no nie.
Dobra, po raz kolejny się uleczmy. No, trochę brakuje mi tego ataku, muszę przyznać. Już jestem w sumie na maksymalnym poziomie, nie mogę się teraz ulepszać na inne sposoby. Brakuje mi tam jakichś innych poziomów, więc ciężka sprawa. No dobra, zaraz damy już radę chyba. Dobra, wróg załatwiony, cudowna sprawa. No ale jak sobie widzicie, poziom trudności jednak jest o wiele wyższy. Ło, co ja teraz załatwiłem? O, okej. Czyli to było akurat trochę bezsensownym podejściem. No i tak nie wskoczę teraz na górę, więc więcej nie zrobimy, ale no te boczne podejścia przynajmniej będą jakkolwiek otwarte, więc zobaczmy, którędy teraz należałoby w ogóle przejść. Może tędy jakkolwiek rozpoczniemy. To jest jednak rozwlekła lokacja, wiele różnych ciekawych tajemnic i kolejnych pułapek, jak sami możecie zaobserwować. Dobra, z tym jakkolwiek damy sobie radę, ich mamy na jakieś 4 uderzenia. Gorzej, jeżeli spotkamy jeszcze później te kolejne koty, to było o wiele bardziej ryzykowne. No i chyba już widzę jednego. O nie, dajcie spokój. Co za straszne miejsce. Zanim tam podejdę, zobaczmy w takim razie na przykład te przejścia i od razu walka z innym przeciwnikiem. Kurde. Kto to w ogóle jest? Pierwszy raz widzę takiego stwora. Może poszedłbym na samym początku na tego kota, po prostu zabiorę mu ten cały przedmiot i się zmywam. Rzeczywiście ma coś epickiego, jak sobie możecie zaobserwować. Jakąś głowę, żebym niby uzyskał. Dobra, czyli to było na tyle. Wróg ewidentnie się nie przyciśnie przez taką ciasną lokację. No i co, zobaczmy sobie, jak będzie ta walka teraz polegała. Dobra, radę backstaba kolesiowi włożyć, chyba rzeczywiście. A, okej, myślałem, że koleś ma trochę więcej zdrowia. A to na jedno combo, w zasadzie powinniśmy już wroga załatwić. Dobra, zdążyliśmy. No z takim jeszcze jakkolwiek może sobie poradzić, ale te kocury to już mają tak dużo zdrowia, że to może jednak stanowić duży kłopot. Dobra, więc widzę, że mamy piętro wyżej przejście, ale no właśnie, jest kolejna pułapka. Tak mniej więcej pamiętałem. Jeszcze wrogowie, kurde! Jaka furia, nawet ten najmniejszy potrafi stanowić duże wyzwanie czasami. To jeszcze bym jakkolwiek przywalił. Dobra. Już przynajmniej ten dym nie będzie tak bardzo przeszkadzał. No i przy okazji jakiś kolejny korytarz. Na czym to może teraz polegać? No wszystko na naprawdę wysokiej jakości, jakaś nagrobna konwalia do wysokiego ulepszania, więc ciekawa sprawa. No i proszę bardzo, od razu nowi przeciwnicy. Może dwóch na raz da obradę jakkolwiek załatwić, zobaczmy. Dobra, jednego ładnie przebiłem. Chwila, moment, jeszcze raz tak zróbmy. Ja muszę tego z małą ilością HP jakkolwiek już dobić. Jakoś za rogiem może ich załatwimy. Jakieś podkręcone strzały posiadają. Jeszcze jakieś krwiste ataki, no. Z dwoma sobie jeszcze jednocześnie nie radziłem, to może być dosyć ryzykowne. No tak, przez ścianę. Jasna sprawa. No nie! Dajcie spokój, co za straszne miejsce. Dobra, jeden załatwiony, jeszcze kolejny. Ten również nie ma wiele. Dobra, nareszcie, kurde.
Co za straszliwi rycerze. No ale dobra, w każdym razie mamy nową konwalię. To chyba tej najwyższej jakości. A nie, to jest na poziomie 9, okej. Chyba 10 jest najlepszy. Dobra, czyli sprawa załatwiona. No i mamy jeszcze jedno, powiedzmy, bardziej tajemne przejście, a mianowicie tędy. Jeżeli jakkolwiek jeszcze wskoczę, ten zobaczymy rzeczywiście. No i tym oto sposobem mamy dźwignię, której tak bardzo poszukiwaliśmy do walki z bossem. Czy coś się tam jeszcze zaczęło zamieniać? Przez chwilę jakieś inne jeszcze dziwne głosy było słychać, ciężko powiedzieć. Dobra, w każdym razie schodzimy niżej i mamy jeszcze tam korytarz inny do zobaczenia. Na czym może to teraz polegać, pytanie? Spodziewałbym się jakiejś kolejnej pułapki nieopodal. No rzeczywiście, już mamy przynajmniej kilku. Na trójka! Najlepiej, dobra, jeżeli z wszystkich wykonamy pojedynczo. Raczej powinno to jakkolwiek zadziałać, nie! Dajcie spokój, tylko nie śmierć od takich przeciwników. To było zbyt upokarzające. No nie! Odmrożenie! Dobra. Kurde! Co się dzieje? Zgubiłem się. Dobra, mamy jednego wroga. Nie, no ale muszę przyznać, że lokacja jest o wiele trudniejsza niż to, co do tej pory można było zaobserwować. Dajcie spokój. To jeszcze furię wpada. No dobra, jakkolwiek dajemy radę. Zobaczmy w takim razie, czego oni w zasadzie tak mocno strzegli. Jeszcze jeden przeciwnik, no nie. No dobra, jak już kombo zostanie rozpoczęte, to już jest w sumie prosta sprawa. No i chyba nie widzę jakichś dodatkowych w zasadzie szczegółów, prawdę mówiąc. Chyba wszystko zostało w sumie sprawdzone. Jedyne co nam zostało to walka z bossem, co może nie będzie aż takim prostym zadaniem. To już chyba było w sumie z tej lokacji. Mamy jeszcze dwa leczenia. Może jakkolwiek damy radę. W każdym razie mamy nawet ten cały save, ten posąg Mariki, więc jeżeli coś by nie poszło, no to będziemy respili się w tej oto lokacji. Więc od razu chodźmy. Gnijący strażnik grobów. Dobra, takiego wroga widzę po raz pierwszy. A może już kiedyś z takim walczyłem? Tak, kiedyś już sobie z takimi radziliśmy, pamiętam. Dobra, kombo zostało maksymalnie wjechane. Teraz kolesia całkowicie zamordujemy. O, i po robocie. No, te walki z bossami są chyba najprostsze obecnie. Jak mamy właśnie tego całego sojusznika. Mam jeszcze wielką, nagrobną konwalię, która gwarantuje ulepszenie na maksymalny poziom i przegniły płaszcz strażnika grobów. W sumie wygląda całkiem interesująco, więc zobaczmy. Gruby szczeciniasty płaszcz przeżarty przez szkarłatną zgniliznę, symbol podziemnego posterunku strażnika grobów. Bardzo fajny wygląd, ale statystyki takie trochę przeciętne, więc raczej nie będę z tego korzystał. Ale jeżeli chciałbym się przebrać w czerwonego kapturka, to z pewnością to zrobię. Dobra, w takim razie wychodzimy z tego całego dungeonu i w sumie jest jeszcze jedna interesująca sprawa, którą chciałbym zobaczyć, a mianowicie mamy jeszcze wieżę albinauryków, tak zwaną. Czyli to z kolei będzie zapewne jakaś zagadka z kolei, zazwyczaj na tym to wszystko polega. Ale chyba idziemy z nieco złej strony, trzeba będzie trochę skręcić trochę niżej, żeby później nie wpaść w jakieś niebezpieczne urwiska. Więc to jest chyba dobrym podejściem, idziemy mniej więcej dobrze, oczywiście. No i teraz przy tych całych ścianach. A tu jeszcze były jakieś walki z takimi przeciwnikami pojedynczymi, bo w sumie pamiętam. Może jeszcze z nich by cokolwiek wypadło interesującego. Te walki w sumie nie są aż takie ciężkie. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to można tak 4 ataki sprzedać i w sumie się cofnąć i na tym polega cały pojedynek.
Więc to nie jest jakiś wysoki poziom trudności, tylko że może trochę potrwać. Ten stan jakiś śnieżny, myślę, że chyba nie warto w to wszystko wchodzić. Dobra, może zdążymy do końca? Come on! Tak jest. I tym oto sposobem mamy, nie wiem, ileś dusz. Bardzo szybko duszę można w tym miejscu ładować, to z pewnością. Dobra, w każdym razie mamy nieopodal właśnie to całe zadanie i na czym to może w ogóle polegać. Zobaczmy, wieża albinauryków. Żeby wejść, musisz rozwiązać zagadkę. Może na tym będzie ta zagadka jakkolwiek polegała. Mamy jakiś pojedynczy, kto są wrogowie, czy kto to w ogóle jest? Nie jestem i nie mogę w sumie nawet zawalczyć. Tu natomiast mamy jakiegoś pojedynczego wroga, ale z tym już sobie radziłem. Tylko że był w jakimś dziwnym, bardziej zimowym stanie. O, kolejny? Może na tym polega ta cała zagadka, że wrogowie będą się jakkolwiek respili. Zobaczymy. Postaram się ich ileś załatwić i może coś z tego wyjdzie. Czy dostaję jakiekolwiek dusze za to wszystko? Nic nie dostaję w sumie. O kurde, jeszcze kolejni. Nie wiem, czy to może mieć jakikolwiek sens. To chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Może muszą zginąć w jakimś odpowiednim miejscu, albo tędy podejść. Co się stanie, jeżeli podejdą w tą stronę? No jakiekolwiek znaczenie nie ma. No i będą się w tamtym miejscu respili bez przerwy, tak? To jest dosyć tajemne miejsce. Jeszcze mogę swoją nawet duszę wezwać. Okej, to jest dosyć podejrzane. Myślę, że mam pewien pomysł. Czasami, jeżeli można duszę wezwać, to może to oznaczać jakieś inne zadanie, więc chwila, moment, zobaczmy teraz, co ja w ogóle kombinuję ekwipunek i teraz zobaczmy, czy mamy duszę tych gargulców. Może je dałoby radę wezwać. A dobra, już wiem, na czym to wszystko polega, a więc okazało się, że musiałem się teleportować do tej Rai Lucari po raz kolejny, do tej głównej bramy, potem zejść jeszcze właśnie trochę niżej, no i w tym miejscu mamy właśnie takiego odosobnionego kupca, no i patrzcie teraz na to. Możemy kupić, no i właśnie mamy te całe prochy zębatego chochlika. No, wcześniej w zasadzie... Wcześniej właśnie tego wszystkiego nie kupiłem, więc dobrze, że w sumie tego nie zrobiłem. Będę mógł właśnie teraz wam lepiej to wszystko przedstawić. A tak bym nie wiedział, skąd w ogóle te prochy w zasadzie mam. No raczej wracamy się do tamtego miejsca i zaraz wam pokażę kontynuację. Dobra, więc patrzcie na to. Na samym początku postaram się tego kolesia jakkolwiek obić, żeby miał już trochę mniej zdrowia. No i teraz, jeżeli weźmiemy właśnie tego naszego sojusznika, to on będzie musiał jakkolwiek wygrać z tym przeciwnikiem pojedynczym i zobaczmy. Tylko niestety moi mają trochę mało HP. W ogóle ich nie ulepszałem. Come on, dajcie radę, panowie! Jeszcze jeden HP dosłownie. Tak jest. No i tym oto sposobem otworzyła się pieczęć wieży. Jeżeli byście nie dali rady, no to warto jeszcze jakiś poziom sobie dodać do tego zębatego chochlika, no i wtedy powinno to już bez wątpienia wyjść. Dobra, jak się dostać wyżej? Czy mam jakąś windę? A nie, mamy typowo schody. Raczej wchodzimy i zobaczmy, co to w ogóle wszystko może być jeszcze warte. Po przeciwnej stronie już w zasadzie nie ma żadnych bonusów, więc chodźmy trochę dalej. O! Talizman kamiennej masy. No w zasadzie to jest dosyć charakterystyczne miejsce z tymi wszystkimi maskami na środku. Może jeszcze jakoś wyżej wejdę? Nie, to nie ma sensu.
chyba już się więcej nie powspinam. Dobra, zobaczmy w takim razie, co to jest w ogóle warte. A, czyli że znacząco zwiększa moc czarów. Okej, jasna sprawa. No, może się jeszcze przydać. Dobra, więc kolejna rzecz, jaką jeszcze wam może przedstawię, może tak trochę nie po kolei, a mianowicie przejdę chyba jeszcze tędy. To będzie apostackie ruiny, tak zwane. Więc to nie będzie aż taka prosta sprawa, trzeba będzie kilka rzeczy jeszcze mniej więcej sprawdzić. Z tego co widziałem, no to trzeba będzie po pierwsze zobaczyć z takim pojedynczym bossem. Więc chwila, moment, po raz kolejny weźmy wyposażenie. Oczywiście zmienię sobie w tym miejscu na nasze łzy, na śladowce. Jeżeli dobrze pamiętam, trzeba było właśnie z jakimś bossem zobaczyć na środku tego jeziora czy też rzeki. Jakiś wróg chyba miał nas najeżdżać. I coś się rzeczywiście dzieje. Chwila, moment. Akurat musieliśmy zejść z konia, co jest dosyć dziwnym podejściem. Tak, czyli rzeczywiście mamy ten najazd. I chyba musimy sobie poradzić z tym bossem. Pojedynczo, dobra. Jakkolwiek kolesia, przeciwniczkę pobiliśmy. Początek wyszedł całkiem nieźle. O! Ale patrzcie, jakie to są mocne ataki od tego wroga. Trzeba będzie na nią uważać ewidentnie. No nie! Kurde, nie chciałem wykonywać tego czaru. A może teraz jeszcze zdążę? Come on! Dobra, ładnie ją przebiliśmy i to już powinno chyba załatwić sprawę. Come on! Dobra. Zjadaczka z matowieńców. Tam mamy ponury kamień kowalski starożytnego smoka i to jest super ważnym zadaniem, żeby z nią zwyciężyć. Ponieważ teraz możemy ulepszać jeszcze te bronie na najwyższy poziom. No do tej pory nie mogliśmy tego zrobić aż do tej krainy i to jest chyba ten pierwsze miejsce, w którym nareszcie możemy to jakkolwiek jeszcze wykonać. Dobra, kolejna sprawa. W tym miejscu mamy chyba kolejne złote nasiono. Czyli to do tego całego leczenia, ale ja osobiście już mam chyba ich maksymalną ilość, czyli 14, więc więcej raczej nie zrobimy. To jeszcze jakiś bohater, zobaczmy. Nie, nawet nie da się nic porozmawiać. Ło, ten jeszcze jak nawala, patrzcie na to. To dopiero będzie walka z bossem. Jeżeli chce się z nim zwyciężyć, to zazwyczaj to polegało na zniszczeniu na jego nogach, takich czaszek, powiedzmy. Więc zaraz postaram się zobaczyć, czy rzeczywiście w tym podejściu będzie podobnie i chyba rzeczywiście. Czyli skupmy się na tych wszystkich czaszkach, tylko, no właśnie, trzeba uważać na te uderzenia. Ten przeciwnik jednak trochę może mocno uderzyć. No jeżeli mnie pamięć nie myli, trzeba takie dwie nogi chyba rozwalić i to wtedy jakkolwiek powinno załatwić sprawę. Kurde. Dobra, powoli już mu to wszystko niszczymy. Dobra. Chyba zazwyczaj jest dosłownie takie samo podejście, czyli jedna noga w zasadzie została sprawdzona. Zobaczmy jeszcze drugą. Tą nogą chyba nawet w ogóle nie porusza. O! Dobra. I zaraz ten przeciwnik powinien się jakkolwiek przewrócić i no to powinno zagwarantować kolejne ciekawe bonusy. Tak, to powinno załatwić sprawę, rzeczywiście. Czyli wróg się już jakkolwiek obniża, to jest właśnie to całe chodzące mauzoleum.
No jeżeli będzie to wyglądało tak jak przy poprzednich, no to powinniśmy dostać możliwość kopiowania tych legendarnych run. Zazwyczaj na tym to wszystko polegało. Więc od razu zobaczmy. No i rzeczywiście, co by w takim razie skopiować? Króla Omenów, Ognistego Olbrzyma, powiedzmy. Niech będzie i tak. Ona była w sumie ta ostatnia, jest chyba najwięcej warta, najwięcej dusz, więc... Może tak sobie podejdę. Dobra, czyli mauzoleum zostało sprawdzone. No jeszcze na koniec odcinka przejdziemy do takiej oto miejscówki, czyli... apostackich ruin. No to już w zasadzie formalność, mamy tego kolejnego save'a. Od razu możemy się jakkolwiek, nie wiem, uleczyć, rozwój postaci, nie jesteśmy niestety. Dobra, w każdym razie mamy kolejny epicki przedmiot, więc zobaczmy. Srebrna lustrzana tarcza. Tarcza z lśniącego srebra, ozdobiona bursztynem i noszona przez Lorettę, rycerza świętego drzewa. Jej kształt ma imitować świętą kroplę rosy, co zapoczątkowało absurdalną plotkę, że sama Loretta była albinaurykiem. Brak umiejętności, ten oręż nie ma umiejętności. A to dałoby radę jeszcze jakkolwiek porozmawiać? Chwila, moment. Może to jakiś kolejny jeszcze sekret? Ciężko w sumie powiedzieć. Dobra, więc z tego co zdążyłem zauważyć na necie, no to powinno być jeszcze... Powinna istnieć jeszcze możliwość wezwania takiej pojedynczej duszy, a mianowicie, zaraz, jak ona się nazywała? Latena Albinauryka, okej, ale ja niestety nie mogę tego wszystkiego wykonać. Wydaje mi się, że coś zrobiłem jednak źle w tym całym queście. Z tego co zdążyłem zauważyć, to najprawdopodobniej polega to na tym, że na samym początku powinniśmy pójść do tej wioski albinauryków. Tam była właśnie rozmowa z takim pojedynczym, nie wiem, dziadkiem. Potem natomiast trzeba było przejść do tej Lateny albinauryki przez tą kryształową jaskinię. Więc to chyba powinno być jako pierwsze, to powinno być jako drugie, ale okazuje się, że ja zrobiłem to odwrotnie. Czyli najpierw poszedłem do tej Lateny albinauryki i nie pokazałem jej takiego jednego przedmiotu ważnego, kluczowego. Była właśnie taka część tego medalionu, sekretny medalion świętego drzewa. No niby mamy te obie części, ale nie mogę już więcej zrobić. Więc tak, wydaje mi się, że to polega na tym, że w odpowiedniej kolejności należy zwiedzić tę lokację i dopiero wtedy dałoby radę ją wezwać w tym oto miejscu, byśmy jeszcze zyskali jakiś kolejny przedmiot, ale niestety no nie wygramy tej gry na 100%. No robiłem jednak pojedyncze sprawy, pojedyncze błędy, nie spodziewałem się, że jakoś w przyszłości może to mieć jakikolwiek związek z fabułą. Że nie będzie się później dało tego wygrać na 100%, no ale niestety tak to wygląda. Dobra, więc to było w sumie na tyle na dzisiejszy materiał. Nie wiem, zwiedziliśmy kilka ciekawych lokacji, czyli te właśnie trzy. No a w kolejnym materiale postaram się te jeszcze ruiny oraz tunele sprawdzić. No i oprócz tego mam jeszcze to miasto Ordiny. A więc tak, jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie to było na tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra!